Cześć, dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda pierwszy rok studiów. Zapraszam. Zanim zacznę, chciałabym podkreślić, że to wszystko, co mówię, jest z mojej perspektywy, o mojej uczelni i według mnie po prostu. Dlatego jeżeli u Was będzie trochę inaczej, spokojnie. Jeżeli teraz idziecie na studia lub też za kilka lat, możecie zadawać pytania w komentarzach, a jeżeli już jesteście studentami albo byliście studentami, możecie napisać w komentarzu, jak to wyglądało z Waszej perspektywy. Dobrze, chyba możemy zacząć. Zacznę od takiej strefy bardziej społecznej, a potem przejdziemy do nauki i tego typu rzeczy. Zacznijmy od października. Idziecie na uczelnię, powiedzmy, że nie znacie nikogo. No to warto byłoby poznać ludzi, więc pierwsza zasada to jest to, żeby nie bać się, żeby podchodzić do ludzi, przedstawiać się, pytać się, co studiują, jeżeli nie są z tego samego kierunku, albo dlaczego zdecydowali się wybrać ten kierunek. Generalnie nawiązać jakąś rozmowę, wyjść też gdzieś, bo w październiku bardzo często zdarza się, że wychodzi się razem gdzieś na miasto, czy na kawę, czy na piwo, czy na cokolwiek, więc warto naprawdę na takie wyjścia iść, dlatego że wtedy najlepiej poznaje się nowe osoby, a nie na uczelni, jak część osób być może by pomyślała. Tak więc ważne jest, żeby się integrować, zwłaszcza, że w październiku nie ma jeszcze aż tyle rzeczy, albo przynajmniej wydaje się, że nie ma jeszcze aż tyle rzeczy. A potem trochę może być zasyp, ale to często też organizowane są zerówki czy takie wyjazdy integracyjne przed rozpoczęciem roku akademickiego we wrześniu bądź jakoś na przełomie sierpnia i września. I jeżeli macie taką możliwość, naprawdę koniecznie jedźcie na taki wyjazd, dlatego że jest super, poznaje się ludzi i ja pomimo iż na moją uczelnię szłam sama i nie znałam nikogo innego, to przez to, że pojechałam na taką zerówkę, kiedy tego 2 października weszłam na uczelnię na zajęcia, już miałam takie poczucie, że kogoś znam i nie jestem tam zupełnie sama, więc naprawdę warto. Poza tym osoby, które tam poznałam, to teraz utrzymuję z nimi kontakt, nawet jeżeli nie są ze mną na roku, nawet jeżeli nie są ze mną w grupie, to i tak cały czas jakiś kontakt mamy, więc naprawdę, naprawdę warto. Dobra, więc teraz warto powiedzieć o tym, że organizacja czasu na studiach to jest podstawa. Ok? Jeżeli nie potraficie sobie zorganizować czasu, to lepiej zacznijcie się tego uczyć teraz, dlatego że w szkole ja jestem osobą, która zawsze lubiła organizować sobie czas i planować wszystko, ale w szkole nie było to aż tak potrzebne. Natomiast na studiach jest to zupełnie coś innego, dlatego że zajęcia w szkole zazwyczaj zajęcia były od 8 do 14, 15, coś takiego. A tutaj zdarza się, że jednego dnia mamy 2 godziny w środku dnia, a innego mamy zajęcia od 8 do 19 albo do 20 i musimy mimo wszystko rozplanować nasz czas tak, żeby pogodzić i naukę, i jakieś przyjemności, czy pasje, czy inne rzeczy. Więc organizacja czasu jest bardzo, bardzo ważna. Na studiach jest inaczej niż w szkole, dlatego że na studiach nic za wami nie będzie biegał. Jeżeli nie zdacie jakiegoś kolokwium, to wykładowca nie będzie za wami chodził i prosił was, żebyście poprawili. Tylko jeżeli wy o to nie zadbacie, to nikt o to nie zadba. Więc jakby jesteście jedynymi osobami, które martwią się o wasz wynik, o wasze oceny, o to, czy zdacie, czy nie. Wykładowców to nie obchodzi. Oni mają masę studentów i to, czy ty dostaniesz u nich 2, czy ty akurat u nich zdasz, to nie jest ich odpowiedzialność, także no nie jest to tak jak w szkole, więc to warto mieć na uwadze. Mega istotną kwestią jest to, żeby robić coś poza studiami. Jeżeli zajmiecie się tylko nauką, no to może być tak, że będziecie mieć tego wszystkiego dość i w najlepszym przypadku zrezygnujecie ze studiów. A tego byśmy nie chcieli, także warto mieć pasję. Czy jest to muzyka, czy jest to sport, czy są koła naukowe. Na uczelniach, przynajmniej wydaje mi się, że na większości uczelni funkcjonuje coś takiego jak koła naukowe, na które naprawdę warto, do których naprawdę warto dołączyć, bo możecie tam rozwijać swoje zainteresowania. Możecie też dołączyć do samorządu studenckiego, także warto robić cokolwiek więcej poza czystą nauką, dlatego że inaczej może być ciężko. Kolejna kwestia to jest to, żeby uczyć się systematycznie, dlatego że ja wiem, każdy to zawsze powtarza, nie każdemu to zawsze wychodzi i ja wiem, że nie zawsze to wyjdzie, tak? Ale w miarę możliwości naprawdę radzę się uczyć systematycznie, a nie wszystkiego w tydzień przed sesją, dlatego że może być trudno i jak pewnie wiecie, materiał najlepiej przyswaja się z czasem, kiedy przez jakiś okres czasu powtarzamy tą samą rzecz, to ona się po prostu utrwala. Jeżeli wszystko chcemy zrobić w jedną noc, no to
przykro mi, ale może być ciężko i może na nie wyjść. Na uczelni oprócz egzaminów na sesji są również kolokwia w trakcie semestru, więc to po części zmusza studentów do nauki częściej niż raz na pół roku. Natomiast w trakcie semestru wypadają właściwie takie dwa największe skupiska kolokwiów, które jest w listopadzie i w styczniu, jeżeli chodzi o semestr zimowy. Szczerze mówiąc, mogłabym nawet odważyć się powiedzieć, że bywają tygodnie właśnie, gdzie jest tak dużo kolokwiów, które są gorsze od sesji, dlatego że w sesji nie chodzimy na uczelnię. Mamy cały czas od rana do wieczora, mamy czas na naukę i nie musimy nigdzie chodzić. A kiedy mamy dużo kolokwiów, no to musimy chodzić na uczelnię, wracać, uczyć się i jakby musimy to wszystko godzić, więc jest czasami o wiele ciężej. I czasami jest po prostu tego o wiele więcej, bo w sesji mogą być na przykład 2-3 egzaminy, albo no, może być więcej, zależy. A kolokwiów może być właściwie dużo, dużo. Tak się wydaje na przykład w październiku, bo w październiku niby nic się nie dzieje, wszystkie, co rozpoczynają studia, integrują się, co jest ważne i dobre, ale też trzeba troszeczkę na to uważać, dlatego że wydaje się, że w październiku nic nie ma, a potem przychodzi listopad i wszyscy są w szoku, że skąd tyle materiału, skąd te kolokwia i jak to się stało, że się tego nie umie. A po prostu w październiku wydaje się, że tak niewiele jest, ale tak naprawdę jednak jest, tylko że w październiku nie ma zbyt wielu kolokwiów, ale materiał nowy dochodzi, więc warto się go uczyć na bieżąco, bo to może być takie złudne wrażenie, że październik jest mega luźny. Jest luźniejszy, ale warto cokolwiek się uczyć w tym październiku, żeby potem dać sobie radę na spokojnie w listopadzie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to pytaj na bieżąco. Na wykładzie, jeżeli można, generalnie to jest zależy też od wykładowcy, bo niektórzy wykładowcy nie lubią, jak się przeszkadza w trakcie wykładu i zadaje pytania, ale wtedy można zadawać pytania albo pod koniec wykładu, albo po wykładzie, czy na przerwie, bo jak są na przykład 2 godziny, to czasami jest przerwa i wtedy na przerwie można podejść do wykładowcy. A jeżeli nie ma takiej możliwości, albo nie chcecie pytać przy wszystkich, można również chodzić na konsultacje. I słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne i radzę nie chodzić na konsultacje przed samą kolokwium i przed całą sesją, dlatego że wtedy jest najwięcej osób i wtedy wszyscy nagle idą, bo nic nie rozumieją. Ale jeżeli czegoś nie rozumiecie w trakcie semestru, po prostu kiedy nie ma kolokwium, tylko po normalnych zajęciach, to naprawdę idźcie wtedy na konsultacje, bo wtedy wykładowca czy ćwiczeniowiec może Wam na spokojnie wytłumaczyć dane zagadnienie. Ja i dużo osób, które znam, tego nie zrobiłam i właśnie nauczyło nas to, że warto chodzić na konsultacje. Ale warto też pytać nie tylko wykładowców czy ćwiczeniowców, ale warto też pytać znajomych, dlatego że często jest tak, że ktoś z naszych znajomych świetnie rozumie dane zagadnienie, dany temat i może nam to na spokojnie wytłumaczyć. Dlatego warto też pytać ludzi z roku, ludzi z kierunku, bądź też starszych, którzy już to przerabiali i być może oni nam będą w stanie pomóc. Pamiętajcie, żeby też za bardzo nie przejmować się ocenami, bo tak naprawdę liczy się to, co w praktyce umiemy. Też było takie powiedzenie, że studia nie uczą zawodu, ale uczą myślenia. I w tym jest dużo prawdy, tak myślę, więc tak. Generalnie sprawa z wykładami wygląda tak, że nie trzeba na nie chodzić. Ale często warto. Dlatego, że często na wykładach zdarzają się takie rzeczy, których nie ma na przykład na ćwiczeniach. Łatwiej jest zrozumieć coś, kiedy ktoś to wytłumaczy, niż samemu. Oczywiście od tego też mogą zdarzyć się wyjątki, zależy od rodzaju wykładu, ale warto na nie chodzić i ponadto niektórzy wykładowcy zwracają uwagę na to, kto chodzi na wykłady. Więc jeżeli wiecie, że wasz wykładowca na to zwraca uwagę, no to na pewno bardzo dobrze jest chodzić na te wykłady, dlatego że potem może przychylniej spojrzeć na was, kiedy na przykład będzie wam brakowało punkta do zaliczenia przedmiotu. Więc tak, i możecie też zapytać się starszych kolegów, jak to jest właśnie z jakim wykładowcą, na które wykłady warto chodzić, na które nie. Nie tylko z tego względu, czy ktoś tego wymaga, czy nie, ale po prostu możecie zapytać się starszych znajomych, które wykłady są przydatne, a które mniej przydatne i będziecie wiedzieć, na co warto chodzić. Naprawdę wiele rzeczy można się dowiedzieć, pytając starszych studentów, także warto poznawać osoby ze starszych roczników, chodzić właśnie na jakieś imprezy integracyjne, dlatego że właśnie tam można takie osoby poznać, no bo w grupie ćwiczeniowej
będzie ciężko poznać Wam kogoś, kto już studiuje, dlatego że w grupie ćwiczeniowej większość osób to są osoby, z którymi jesteście na tym samym roku, więc większość z Was dopiero zaczyna studia i o tym nie wie. Dlatego starsi studenci mogą Wam wiele doradzić i opowiedzieć, jak to wygląda wszystko u danego wykładowcy, czy generalnie na studiach, tam gdzie jesteście na jakimś kierunku. Chciałam też zaznaczyć, że w razie problemów pamiętajcie, że zawsze możecie zwrócić się do samorządu studenckiego, dlatego że po to on jest, żeby pomagać studentom i żeby pomagać im rozwiązywać jakieś problemy, odpowiadać na pytania, wszelkie wątpliwości itd. Więc pamiętajcie, że jest taka możliwość i możecie właśnie do samorządu się zwrócić. Jeżeli ktoś o coś Was prosi, na przykład o notatki, czy o jakąś pomoc z czymś, żeby pomagać, żeby dawać te notatki i na przykład wytłumaczyć coś, czego inna osoba nie rozumie, bo warto na studiach pomagać i pamiętajcie, że kiedyś być może Wy będziecie potrzebować tej pomocy i wtedy ktoś Wam pomoże. Na przykład jeżeli chodzi o notatki, nie zastanawiajcie się, dlaczego ta osoba na przykład nie przyszła na wykład, być może nie mogła, a być może po prostu jej się nie chciało i to jest okej, jeżeli potrzebuje tych notatek, to możecie jej wysłać, przecież jakby Wam to niczego nie zabierze, nie ujmie, a komuś może pomóc, a kiedyś być może Wy będziecie tego potrzebować i wtedy ktoś pomoże Wam. I też ciekawa jest forma wspólnej nauki. Wiem, że to bardzo zależy od osoby, czy ktoś lubi się uczyć samemu, czy z innymi, ale często jest tak, że ucząc się do jakiegoś przedmiotu, nie wszystko rozumiecie i wtedy, kiedy uczycie się w grupie, my na przykład mieliśmy tak przed sesją, generalnie to może być i na miejscu, i stacjonarnie, i przez internet. My przed sesją, kiedy się uczyliśmy, zdarzyło się na przykład, że jedna osoba czegoś nie rozumiała, no to wtedy inni tłumaczyli jej to. Potem okazało się, że inna osoba czegoś innego nie rozumiała, no to reszta tłumaczyła tej osobie to inną rzecz. Więc generalnie jest tak, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to zawsze znajdzie się ktoś, kto to będzie rozumiał i kto będzie mógł wytłumaczyć, dlatego wspólna nauka wydaje mi się, że jest super. Nie mówię, że cały czas, ale na przykład fajne są właśnie takie sesje od czasu do czasu, kiedy można wspólnie usiąść do tego i wytłumaczyć sobie wzajemnie dany temat i tak. Tak więc to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie studiów, no to koniecznie zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli sami jesteście studentami, to koniecznie dajcie znać o tym, jak to wygląda u Was, co jeszcze od siebie moglibyście doradzić nowym studentom. I tak, koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, dlatego że tam to daję częściej niż na YouTube'a. I tak, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!